Narratorem w filmie jest młoda kobieta w okularach. Stoi na wprost kamery w budynku Muzeum Emigracji w Gdyni. Ma ciemne włosy do ramion, obcisłą bluzkę, dżinsy, na szyi luźno założony zielonkawy szal. Wnętrze muzeum. Gabloty z aktywnymi ekranami, portretami Mickiewicza, Słowackiego, Chopina. Tablica informacyjna. Rzeczpospolita wielu narodów. Zbliżenie na ekran smartfonu z ikonką dostępność. Na ekranie napis Muzeum Emigracji bez barier. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności. Menu z linkami do informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Plansza z napisem Poznaj dostępność Muzeum Emigracji w Gdyni. Wszystkie inne informacje o naszej dostępności znajdziesz na stronie Polska 1 w zakładce Dostępność. Jeśli masz jakieś uwagi do naszej dostępności, skontaktuj się z koordynatorką dostępności. Kontakt do niej znajdziesz na stronie internetowej. Jeśli jakieś bariery przeszkadzają Ci w skorzystaniu z naszej oferty, możesz też złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Na stronie przeczytasz, jak to zrobić. Plansza. Film powstał w ramach grantu Wdrożenie modelu zapewnienia dostępności oferty w Muzeum Emigracji w Gdyni z projektu Kultura bez barier Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Logotypy Muzeum Emigracji w Gdyni, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.